Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj bardzo nietypowy film. Mianowicie chodzi o Diablo 3. Dawno, dawno temu, kiedy Diablo 3 miał wyjść, ja zakupiłem przed wyjściem, oczywiście. Pamiętamy chyba tą pamiętną noc, kiedy to siedzieliśmy, czekaliśmy na godzinę 12 na uruchomienie serwerów. Nic takiego się nie zdarzyło. Także lipa totalna. Dodatkowo po pewnym czasie, jak się grę już przeszło, no, każdy zdał sobie sprawę, że wejście do sklepu oznacza to, iż kompletnie niepotrzebnie lataliśmy, żeby szukać nowych przedmiotów. Wystarczyło po prostu wejść do sklepu i za bezcen kupić to, o czym marzyliśmy. Także moje zdanie o Diablo bardzo, bardzo kiepskie było, aczkolwiek jakiś miesiąc temu, o nie cały miesiąc, zdecydowałem zagrać ponownie i muszę wam powiedzieć, że gra jest zupełnie inna, gra jest potężnie odmieniona i ten film robię po to, że być może jest ktoś taki jeszcze jak ja, który po prostu grę sprzedał. Po prostu Blizzard dodał tak dużo różnych feature'ów i fajnych, że gra się właśnie zupełnie inaczej. Ja tutaj przygotowałem wam ze trzy takie filmy oderwane od rzeczywistości, na których w jednym czy tam w dwóch trafiam do skarbca tak zwanego. Pewnie pamiętacie, że są takie chochliki, jak się chochlika bije, to on co chwilę chce uciec do portalu i w pewnym momencie portal może zostać, o dziwo, i pokazuje się taki złoty poziom jakby. No nie ma nic wspólnego z krowim poziomem w poprzednim Diable, ale za to jest całkiem nieźle. Nie będę wam tutaj pokazywał... jeszcze zadania. Można... Z takich nowości może, bo tutaj jest tak dużo, że aż się motam i nie wiem co pokazywać. Są tak zwane... jak to się nazywało? No to, o właśnie, mistrzostwa. I tych mistrzostw może być ileś tam poziomów. Jeszcze ładujemy w podstawowe, atak, obronę i użytkowe. Poziomy bardzo szybko lecą. Ja tutaj mam, jak widać, poziom 70 plus jeszcze 29 czegoś tam. No i możemy pakować w co tylko chcemy. Jedyne zastrzeżenie, wydaje mi się, za dużo leci różnego rodzaju legend. Po prostu te legendy już legendarne nie są tak, jak to kiedyś było. A to jest krzyżowiec, nowa klasa. A to jest już Diablo. Potrzeba mi więcej. Jeszcze nie ten. Cierpliwość. No, także pokażę wam te trzy filmiki, które tam kiedyś nagrałem, żebyście sobie zobaczyli. Być może kogoś to zachęci. Ja już czasu na Diablo nie jestem już czego. Niestety czasu u mnie brak, ale taki filmik postanowiłem zrobić, żebyście popatrzyli sobie. Słuchajcie, tutaj jestem właśnie w tym skarbcu, o którym wam mówię. Włączyłem nagrywanie na chwilę. Zobaczcie, co tu się dzieje. Coś niesamowitego zrobili. Na krucjatę! Zobaczcie, ile tego jest. Jeszcze nie teraz.
Kurczę. No, trzeba przyznać, że takich atrakcji nie było w żadnej części. Nie wiem, ile tutaj zbiorę, ale tu chyba jest główny skarbiec. Uwaga. No. Wchodzimy. I co tu? Jakieś starcie, arena jest, ale... Aha! Jest jakiś gościu. Prawdopodobnie jak będę chciał mu ukraść... To co tam ma, to coś będzie. Ile ja mam miejsca? Niedużo. No zobaczmy. O! No. Dawaj. Chcesz się bić? O, jest pochlik. Cierpliwość. Kurczę, co się dzieje, zobaczcie. Jest następny kochlik. Jak on chce? Uwaga! O, jest. Coś niesamowitego. Następny! Jest następny, uwaga. Dostał, tu już kolejny. O jedy. O co tu chodzi? Jaka skrzynia! Co to jest? Kufer chciwości. Ciekawe, czy to coś będzie, czy to jakieś jaja. Uwaga. Ale tu jest rzecz. Dobra, otwieramy. Bach. Uuu. Kurde, Bela. Trzy legendy. Aha. Czyli więcej chyba nie można. Niosę za dużo. No też tak myślę. Pytanie, jak się stąd wydostać? Chyba tylko teleportem, ale lipa. Zobaczmy, co tam dało. Legendarny korbacz. Takie coś. No, dużo gorsze od mojego. Dodatkowo rękawice, a rękawic to ja nie mam takich dobrych. Zaraz zobaczymy. O, są ładne. Po uzyskaniu premii za masakrę przywołuje deszcz złotych monet. Ho, 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 ale super. Dobra, uwaga. Zakładam to. I jeszcze coś było. To, co to jest? Skarb zbieracza. Legendarny klejnot. Można umieścić w biżuterii z gniazdami. Przy zabiciu wroga 25% szans na spowodowanie eksplozji złotych monet. Niesamowite to jest. Po podniesieniu złota twoja szybkość ruchu zwiększa się na 2 sekundy o 30%. Ej, no dobre to jest. Skarb zbieracza. Dobra, to taki był ten poziom. Robię tutaj zadania, moi drodzy. Naprawdę gra mnie niesamowicie zaskoczyła, że tak można poprawić
A tak wygląda, słuchajcie, ten portal, który zostawił Chochlik. Nie wiem, czy tam jeszcze raz mogę wejść. Między innymi Chochlik zostawił też dużo tutaj różnych ciekawych rzeczy. Części to raz, ale księgi zostawił jeszcze. Proszę bardzo. Nie wiem, czy jeszcze raz jak tu wejdę, to coś się stanie. Uwaga. No nie. Myślałem, że jeszcze tam się uda gdzieś wejść, ale chyba już nie. No dobra, całkiem niezłe. Okej, okay, tutaj mam już skończone zadania te przygodowe. I ten gość da mi nagrodę. Uwaga. Twój uczynek zasługuje na nagrodę. Tak jest. Proszę, przyjmij to. Dawaj. Ukończyłeś już tutaj wszystkie zlecenia. Lecz więcej czeka na ciebie w innych krainach. Dokładnie tak. Daję dwa takie prezenty. Zobaczcie, skarb premiowy, jeżeli jest akurat premia, i skarb Horadrimów. I zaraz zobaczycie, co to daje. Proszę bardzo. Tutaj otworzymy. O, tu jeszcze mam legendarne schematy. I uwaga, najpierw może skarb premiowy, zobaczymy, co to będzie. A więc jest krwawy odłamek 15. Zasnuty kryształ. I wojenny gobelin z Areat. To jest to. Legendarny materiał rzemieślniczy. Uzyskano ze skarbów Horadrimów w akcie trzecim. Super. I teraz jeszcze, uwaga, skarb Horadrimów główny. Proszę bardzo. Schematy ostrze magii krwi, topór dwuręczny. I schemat zepsucie wojenne gobeliny. Proszę bardzo. I zielone jeszcze książeczki, czyli części zestawu. Teraz musimy iść do kowala i użyć tutaj, proszę bardzo, te książeczki. Legendarny schemat dla kowala. To się wszystko u niego pojawia. Na przykład tutaj. Bach. Nie wiem, czy to było buława. Kataklizm, proszę. Tam na różne poziomy oczywiście. Uczymy go. I zielone. A i można tutaj sobie uświęcona ręka, coś jakieś. Proszę. Mnóstwo tego wszystkiego. Dewastator. O, pancerze. To samo, zobaczcie, ile butów już tutaj mam. Trapołazy. Legendarne buty, można to wszystko kuć. Proszę, zagubieni chłopcy. Można jeszcze zidentyfikować sobie to. Zaraz zobaczymy. Proszę bardzo. O, nawet lepsze od mojego. Chyba. Uwaga. No nie. Jednak nie lepsze. Zabijanie wrogów oraz niszczenie elementów otoczenia może przywrócić ci 20% wartości maksymalnej twojego podstawowego zasobu. A. Chociaż nie, no fajne. W sumie zarąbiste. Może przywrócić 20%. Ciekawe, jaka szansa na to jest. Całkiem ciekawa rzecz. Dobra, to tyle. Chciałem to pokazać. A jeżeli to jest koniec filmu, to żegnam się z wami i do usłyszenia.